Cześć, witajcie na kanale Poradnik Cieni. W tym odcinku omówię, kiedy należy posiłkować się usługami detektywistycznymi, a na sam koniec odcinka przypomnę o konkursie oraz o warunku, który trzeba spełnić, aby wziąć w nim udział. Dlatego zapraszam. Kiedy Wam będzie potrzebny detektyw? Po pierwsze, jeśli nie macie żadnego materiału dowodowego, czy nawet poszlakowego, nie macie jakiejkolwiek informacji zebranej z terenu, nie mówię tu o informacjach takich podstawowych, jakie wynikają w związku, czyli gdzie Wasz partner, partnerka pracują, czym jeżdżą, jakieś miejsca, do których często lubią chodzić, że jeździć, oraz jakieś ewentualne zajęcia, na które uczęszczają. To są informacje podstawowe, które praktycznie każdy ma. Mowa tutaj o informacjach takich jak to, czy macie jakieś konkretne wskazania, jakieś mniej więcej takie właśnie poszlakowe informacje dotyczące, kto to może być, gdzie ta osoba może ewentualnie mieszkać, w jakimś chociażby rejonie, gdzie może pracować. Jeśli nie posiadacie takich informacji, no to z pewnością będziecie potrzebować usługi detektywistycznej, no, tym bardziej jak nie czujecie się na siłach, aby samemu wykonać obserwację terenową, zresztą o której mówiłem w odcinku drugim, a link do niego macie u góry. Zachęcam serdecznie do obejrzenia odcinka. Mam nadzieję, że będzie pomocny. Także tutaj pierwszym punktem jest to, że jak nie macie żadnych materiałów, konkretnych materiałów, które mają mieć jakieś wskazania i nie czujecie się na siłach, aby je samemu zdobyć. Po drugie, jeśli macie materiał, większy czy mniejszy, gamie informacyjnej, ale nie ma tam też informacji dosadnych, czyli takich jednoznacznych, a sprawa Wasza jest na przykład za miesiąc, czy za dwa tygodnie, czy za tydzień, no to my nazywamy to ekspresowymi działaniami. Oczywiście ekspresowe działania niosą za sobą niestety no większe koszta, ponieważ wszystko trzeba robić o wiele szybciej, no i jest oczywiście tu ograniczenie czasowe. Także tutaj, jeśli macie sprawę, która odbędzie się za miesiąc, tydzień, czy dwa tygodnie, no to a nie czujecie się na siłach, aby tą sprawę poprowadzić w dalszym ciągu we własnym zakresie, bo nie macie już pomysłu, tak? Bo wyczerpaliście swój już jakby koszyk z pomysłami. Tutaj musi być jednak specjalista, czyli detektyw, który by Wam pomógł w udokumentowaniu jakby jednoznacznych już scen, które przyniosą Wam korzyści w sprawie chociażby rozwodowej. Po trzecie, jeśli macie szeroką gamę informacyjną zdobytą poprzez Waszą prywatną obserwację terenową, a mianowicie macie informacje takie jak wizualny obraz tejże osoby, z którą spotyka się Wasz partner czy partnerka, bądź wiecie, gdzie ona mieszka, wiecie, gdzie pracuje, czy czym jeździ, te informacje bardzo obniżają wartość usługi detektywistycznej, którą byście ewentualnie chcieli się posiłkować, a tym bardziej przyspiesza całe działania terenowe dla detektywa, który zostanie przez Was wynajęty, i przyspiesza to wszystko drastycznie, no bo ta gama już jest przez Was nadana i tego nie trzeba ustalać. Dlatego tutaj ten trzeci punkt jest w sumie najlepszym z tych wszystkich trzech punktów, bo no jest najtańszym punktem z Waszej perspektywy, z Waszej finansowej perspektywy. No ale wiem, rozumiem, że ciężko jest samemu podjąć się działań i jednak większa gama osób no nie ma tych takich doraźniejszych, terenowych informacji i dlatego potrzebują posiłkować się usługami detektywistycznymi. To by było na tyle, jeśli chodzi o tematykę dzisiejszego odcinka. Jeśli chcecie pozostawić w komentarzach jakieś pytania, śmiało, ja na nie na pewno odpowiem, bądź możecie zasugerować jakieś tematy, o które chcecie, aby były poruszone na tym kanale przeze mnie. Tak jak obiecywałem na początku, przypominam o konkursie, w którym jest do wygrania lokalizator Naughty One Go. Jedna osoba wygra ten lokalizator w momencie, gdy na liczniku pojawi się 100 subskrypcji. Dlatego zachęcam do subskrybowania kanału, ponieważ każdy wtedy bierze udział. Oczywiście dzwoneczek, jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje na kanale. Jeśli odcinki Wam się podobają, są dla Was pomocne, zostawcie łapkę w górę. A póki co, widzimy się za tydzień. Cześć!